Cześć, witajcie wszyscy, z tej strony Mateusz, Matiku i zapraszam was na specjalny film z Euro Truck Simulator 2, który nazwałem Truckiem przez Europę. Mogłoby się wydawać, że chcę zrobić z tego serię, jednak na razie nie wiem, czy tak będzie. Postanowiłem, że nagram dwuczęściowy, taki specjalny film z tej gry. I tak, stworzyłem sobie nowy profil, żeby zacząć tak jakby od nowa. Co mogłoby się wydawać, że jednak seria będzie, to się jeszcze okaże. Ja nie mówię nie, ale na razie nie jest to pewne, ponieważ mam swoje obowiązki. Studiuję, no i muszę się bardziej skupić na studiach, prawda? Nie wiem, czy będę miał czas na to, żeby tak nagrywać regularnie na YouTubie taką serię. Chciałem was jeszcze tutaj przeprosić, jeżeli będę się jąkał albo mam łamany głos. No, dawno nie nagrywałem z głosem filmików. Miałem już kiedyś kanał na YouTubie związany z Eurotrackiem. Było to już bardzo dawno temu. Potem jeszcze miałem jeszcze inne kanały. No ale tak jak mówię, dawno nie nagrywałem mówiąc, że tak powiem. Oprócz timelapsów. No i to już was chciałem przeprosić od razu na początku. Dobrze, to ja już może nie będę przedłużał. Tak jak mówię, stworzyłem sobie nowy profil. Ja może jeszcze wyjdę do panelu startowego, żeby wam pokazać. Tak jak widzicie, poziom 0, Truckiem przez Europę. Tak nazwałem ten profil, żebym wiedział, do czego on się odnosi. Tak, zero modów, nie mam tutaj żadnych potrzeb, jeżeli chodzi o mody. Tak, jak widzicie, mam tutaj promocja, jednak ja nie będę grał na promocie, ze względu na to, że za niedługo jest premiera Iberii, najnowszego dodatku mapowego do Eurotracka. I pewnie to już jest kwestia tygodnia, dwóch, jeżeli chodzi o premierę, bo ja to nagrywam 1 kwietnia, tak. 1 kwietnia też mogłoby się wydawać, ja to nagrywam jakiś prima aprilisowy filmik, ale nie wiem, czy wstawię go 1 kwietnia, czy może dopiero w święta wielkanocne. To się okaże. Stworzyłem sobie już właśnie profil, mam garaż w Katowicach, bo Katowice są mi najbliższe. Najbliższym miastem, niedaleko mojego miasta, bo ja ogólnie mieszkam na Śląsku, także dość niedaleko też od Katowic, Katowice były mi najbliższe. Gram bez modów, tak jak mówię, bez modów mapowych, bez promocja. Ja wiem, że mapa podstawowa i z DLC Going East jest przestarzała, bardzo dobrze pamiętamy o tym i no to już jest długa historia, ale mamy przebudowane Niemcy, tak, Niemcy są już w całości przebudowane. Grałem też na najnowszej aktualizacji 1.40, czyli ta, która zmienia całe oświetlenie gry. No i tak, jak widać, wszystko na szaro. No powiem wam, że dawno, już sporo czasu minęło, jak nie tworzyłem nowego profilu. Bo ogólnie gram na kilku profilach, ale już dość mocno je rozwinąłem. No, więc zobaczymy, jak będzie na tym. Dobra, no to tak. Nic nie mam. Ciężarówkę podstawową wybrałem sobie Renault, bo ja lubię Renault. A teraz nie mogę się doczekać na 6 kwietnia, bo 6 kwietnia wyjdzie nowe Renault. Ręczki, prawdopodobnie tak, chyba to było Ręczki 2021. No i to już się nie mogę doczekać, tak samo jak nie mogę się doczekać Iberii. Właśnie dlatego gram bez promocja, bo też planuję zrobić jeszcze taki specjalny odcinek z Iberii. Mam nadzieję, że mi wyjdzie, chociaż powinien. Także okej, my już sobie tutaj wybierzemy zlecenie. To będzie teraz krótkie zlecenie, więc wykonamy sobie tak, nie wiem, może dwa zlecenia. Zależy, ile czasu mi to zajmie na te dwa zlecenia. Może trzy, zobaczymy. Nie wiem, czemu mam Warszawę odkrytą. Czy w Warszawie jest salon Renault?
czy Mercedesa. Ale naprawdę nie wiem, dlaczego ja mam Warszawę odkrytą. Dziwne. W sumie to tutaj Warszawy nie mam. Nie wiem, bardzo dziwny błąd tutaj się teraz pokazał. Dobra. Nieważne, nic się nie dzieje. Gra się chyba nie psuje, także możemy sobie zacząć. No i mam tutaj oczywiście zlecenie do Warszawy, czyli typowe zlecenie. Na początek, zawsze jak zaczynam, pamiętam, zaczynałem kampanię z Katowic, to pierwszym zleceniem było te do Warszawy. Ale ja sobie teraz wybiorę inne zlecenie. Wezmę sobie drewniane belki chyba do Wrocławia z Kanią. Tutaj widzę najnowszą generację z Kani do Wrocławia. Trociny 14 ton, tutaj 10 000. 865, a tutaj 11 426 zł. Dobrze, weźmiemy sobie to zlecenie, pojedziemy. I tak, nie gram na kierownicy. Mam kierownicę, ale jest ona niestety zepsuta. Ubolewam nad tym do dnia dzisiejszego, bo kupiłem ją już ponad rok temu. No i jest zepsuta, dlatego gram na myszce. Gram na myszce i na klawiaturze, tak jak gram na timelapsach. Więc jeżeli będzie tutaj moje, jeżeli będę, tak wiecie, szarpał tą kierownicą albo coś, to przepraszam, bo mi się może ręka z myszki, nie wiem, zsunąć albo coś takiego. Dobrze, ja sobie tutaj wyreguluję nie lusterka, tylko fotel. Sobie wyreguluję, dam sobie tutaj tak, w ten sposób, tak żebym też widział lusterka. Chyba będzie dobrze. Sobie dam jeszcze do góry. I tak, będziecie mogli, będziecie pewnie też słyszeć moją klawiaturę głośną z tymi, ze switchami blue. No, przepraszam was bardzo, ale taką klawiaturę akurat chciałem. Dobrze, więc już zaczynamy ładunek. Ja sobie jeszcze wyjdę może na zewnątrz. O, tak on wygląda. Poczekajcie, bo sobie nie ustawiłem. Aha, czemu ja nie mogę kamery ruszać? Muszę sobie ustawić teraz, nie tu. Muszę sobie ustawić. Teraz gdzie to było? Tutaj. Obrót kamerą za pomocą myszki. Ja sobie to ustawię na kontrolu. Tak, biegi w dół mi nie są potrzebne, bo ja tak nie gram na biegach. Nawet na tych podstawowych. Więc tak, wjeziemy sobie tutaj belki. Z tego co pamiętam, to jest ich 22 tony. Tak, Wrocław, Euro, Akres. A, włączyłem sobie odpoczynek. Dobrze, może być, bo ja w ogóle mam wyłączony cały czas na innych profilach odpoczywanie. No, ale dobrze. Dobrze, tak to wygląda. Mamy skanie. I tak. No, trasa myślę, że przez większość z nas znana. Bardzo prosta, krótka. 161 km tylko. Także pojedziemy sobie na Wrocław, a potem z Wrocławia może pojedziemy sobie na odświeżone Niemcy, no bo jednak bardziej mi zależy na nowszych terenach mapy niż na, no, na tych starych brzydkich, chociaż pewnie za niedługo będzie większej, więcej aktualizacji z odświeżenia mapy. Dobrze, ruszamy, jeszcze sobie wyłączę tylko tutaj taby tam GPS-a na jednodesce rozdzielczej, żeby mi nie, bo wolę mieć tego tutaj z gry. Tak, wiem, że mógłbym sobie wgrać moda na HUDA, tego tutaj wysoko, wyżej. Ale jakoś powiem wam, że od pewnego czasu się odzwyczaiłem od tego HUDA. I jakoś tak mi trudno z niego korzystać. Nie wiem, naprawdę nie rozumiem siebie, bo cały czas z niego praktycznie korzystałem, a teraz nagle mi się coś odmieniło, nie wiem. Dobra, nieważne, jedziemy. Tutaj mamy stop, więc sobie... O Jezus, co ja robię? Wyłączyłem sobie silnik, bo nacisnąłem klawisz E. Ach, przepraszam was. Dobra. Tak, moje jeżdżenie jest po prostu świetne. Poczekajcie, jeszcze sobie tylko przyciszę troszkę może dźwięki, bo może jest za głośno. Tak dotąd. O, nie wiem, czy GPS będzie coś gadał. Teraz, gdzie to było? Chyba w rozgrywce to było, tak mi się wydaje. Czy to było tutaj? Nie, to było w dźwięku też. Tylko to było tu niewybrane, czyli nie mam. Świetnie. Weźmiemy sobie Eryka oczywiście. Jedź bezpiecznie. Dobra, nie jest chyba jakoś za głośno. To jeszcze sobie przyciszę.
Dobra, jedziemy już. Już nic nie zmieniam, powinno być wszystko w porządku. Jedziemy. Tak, stare, poczciwe Wychylił się ze tereny. skrętu w prawo. Powiem wam, że troszkę z tym oświetleniem jednak to ładniej wygląda, nawet na tych Skręt w starszych prawo. terenach. Także nie wiem, czemu tutaj jest znak ustąp pierwszeństwa. Znowu sobie wyłączyłem silnik, świetnie. Oczywiście, dobrze. I tak, co ja wam mogę powiedzieć? Tak jak mówię, mogę się troszkę denerwować. Dawno nie nagrywałem z głosem w filmiku. Zwłaszcza dawno nie nagrywałem Eurotracka z głosem. I to jest dla mnie troszkę teraz do przyzwyczajenia. Chociaż co ja mówię o przyzwyczajeniu? Tak, jeżeli chodzi o moją historię, to ja już nagrywałem kiedyś Eurotracka, było to bardzo Wstrzymaj dawno się lewej temu. strony, a A następnie dokładnie nieustannie. 6 lat temu, w 2015 roku. Byłem wtedy Jedź takim prosto. nastoletnim szczyrem, jak to mogę brzydko ująć. No i pewnie niektórzy z was, którzy obejrzą ten film, pewnie. Mówię tutaj o swoich znajomych, bo ja ten film planuję, jak zawsze, wszystkie filmiki z timelapsów udostępnić na swoim Steamie. Ale to nieważne. Pewnie zobaczą. I tak, znowu nagrywam Eurotracka z głosem. Gram w tą grę od 6 lat, ponad 6 lat. Bo ja tą grę na Steamie ogólnie mam od 2014 roku, ale ja Eurotracka znam już jeszcze dłużej niż od 2014 roku. I od tylu lat ta chęć grania nie przemija. Zwłaszcza, że od tych 6 lat zmieniła się gra diametralnie, co widać gołym okiem. No dlatego, że gra się cały czas zmienia i studio SCS Software nie przystaje. I prężnie pracuje dalej, no to chce się grać po prostu, chce się grać. Ja wiem, że ta gra nie jest może, jak to powiedzieć, no, nie jest jakaś zachęcająca. Może nie dzieje się w niej dużo, o, ale to jednak trzeba to lubić. Trzeba to lubić i no, nie, do nie wszystkich ta gra przemówi, jak wiemy. Dobrze, jedziemy 80, tak jak tutaj mam na w swoim ograniczniku, bo ja ogólnie mam ogranicznik dla ciężarówek. No i jedziemy po tych starych terenach, które pamiętają jeszcze czasy Going East i początków Eurotracka. Właśnie jak nagrywałem te 6 lat temu, mój kanał ogólnie miał bardzo dziwną nazwę i można powiedzieć, że wręcz zgapioną od pewnego youtubera, bo nazywał, wiadomo, ja zaraz powiem nazwę, to od razu się domyślicie, od jakiego youtubera. No i ogólnie to moja nazwa się nazywała wtedy rzgames.pl, games.pl. Tak, no i jak sobie przypomnę wtedy te czasy, to miałem mniej subskrypcji niż mam teraz, bo jak ostatnio patrzyłem, to mam ich 158, a wtedy to mój rekord to było gdzieś niecałe 100, coś 80 ileś. Tak. No i kanał cieszył się ogromną popularnością wśród moich znajomych ze szkoły. No, to tylko tyle. Można powiedzieć, że chyba nagrywałem tylko dla nich niż dla innych. No, ale okej. A teraz co? Nagrywam, bo pewne doświadczenie z tym mam jednak. No i no i dlatego postanowiłem to zrobić. A wiem, że nie ma tak dużo kanałów z Eurotrackiem na polskiej scenie.
No ale jak wiadomo, są te popularne kanały jak Wujek Bohun, prawda, z którym miałem przyjemność grać w październiku zeszłego roku. To tak już się nie chwaląc, albo chwaląc, nie wiem, zależy jak co kto odbierze to, prawda? No i inne jeszcze kanały. Natomiast czy ja się chcę aż tak bardzo rozwinąć? No tak jak powiedziałem, chciałem nagrać ten specjal ze względu na to, że ogólnie dawno też nie nagrywałem tych timelapsów. Ostatni był w listopadzie, coś takiego, po wyjściu Colorado DLC do American Truck Simulator. I od tamtej pory nie było żadnego filmiku. Jest to też spowodowane tym, moi drodzy, że ja nie zawsze mam ochotę grać w Eurotrucka. No jednak ta gra się w pewnym momencie nudzi, a ja nie tylko w Eurotrucka gram, mam też wiele innych gier na Steamie. No i czasami po prostu potrzebna jest jednak ta przerwa od Eurotrucka. A też wiecie, na siłę to nie fajnie się gra na siłę. Jednak tym, że chce mi się grać w Eurotrucka, poznaję po tym, że jeżeli umiem przejechać trasę, że jeżeli mam ochotę, o Jezu, zaraz bym miał mandat, no, że jeżeli umiem przejechać i mam ochotę przejechać trasę powyżej 1000 km w Eurotrucku, no to wtedy mogę z czystym sercem powiedzieć, że o, znowu mi wróciła chętka do grania w Eurotrucka. A jeżeli nie umiem tej trasy przejechać, znudzi mi się w końcu w pewnym momencie i mam ochotę wyłączyć grę, no to wtedy mówię, że czas sobie zrobić przerwę od Eurotrucka po prostu. No i taka przerwa miała miejsce. A teraz postanowiłem, że z okazji tego, może z okazji świąt też, tej przerwy świątecznej, jaką mam teraz na studiach też, no i to właśnie, że studiuję, to też ma pewny wydźwięk w tym, że nie ma filmów. No to jednak postanowiłem nagrać. Nie wiem, czy to będzie taki specjalny film z okazji świąt, nie wiem też. Ja to tam nie chcę za bardzo też tak mówić. Po prostu mam ochotę nagrać filmik z Eurotrucka, skomentować go. No i tyle. I powiem wam, że bardzo dobrze się czuję. Trzymaj się Nie prawej wiem, strony, jakoś a tak następnie zjedź się w prawo. bałem, że nie wiem, nie będę miał o czym rozmawiać, a jednak mam o czym rozmawiać. No, Zjedź w prawo. dobrze. Widzę, że już zjeżdżamy. Zaraz mamy koniec zlecenia, czyli zaraz dojedziemy na miejsce. Tak. No i Zjedź co jeszcze, jeżeli chodzi o moje przygody z Eurotruckiem? No, ponad 6 lat gram w Eurotrucka. No i tak jak wiecie wszyscy, na pewno od 6 lat gra się zmieniła bardzo. Jejku, powiem wam, że nie wiem kiedy jechać. Dobra, jadę teraz. Najwyżej mi ustąpią. Że od tych 6 lat gra się bardzo mocno zmieniła. Pod względem graficznym, no to pod względem graficznym to tak diametralnie się ostatnio zmieniła, z ostatnią aktualizacją 1.40, która wcale nie jest jeszcze taka stara, bo jest przecież ona świeżą aktualizacją. No i najbardziej czekam na Iberię właśnie. Na Iberię, która jest, jak wiemy, będzie wydana z opóźnieniem, dość dużym opóźnieniem, ale wiemy jaka jest teraz Przygotuj się do sytuacja. skrętu w prawo. No i musimy to też uszanować Skręć w prawo. tą decyzję STS-u. Ale na pewno nie zawiedziemy się, jeżeli chodzi o to DLC. Zwłaszcza jeżeli ktoś oglądał screeny i był na bieżąco z poczynaniami tutaj studia w STS Software w tym kierunku DLC i rozwoju. No więc tak. A zwłaszcza, że też poziom tworzenia map przez STS Przygotuj się do skrętu w też prawo. w ciągu tych ponad 6 lat zmienił się bardzo, poczynając już Skręć w od prawo. DLC Skandynawia, jak dobrze pamiętamy, gdzie to były te pierwsze takie
taka rewolucja, jeżeli chodzi o tworzenie map w porównaniu z Going East, które jest jeszcze starsze od Skandynawii, bo Skandynawia wyszła w 2015 roku w maju. I powiem wam, że Skandynawia wyszła chyba tydzień przed tym, jak jeszcze nagrywałem na YouTubie wtedy. Tylko że ja nie miałem Skandynawii. Miła przejażdżka. Skandynawię kupiłem dość długo później, bo oj, nie wiem, czy dam radę. Dobra, spróbujemy tak zaparkować, bo ja nie parkuję ogólnie tak ze względu na to, że nie mam jakiś, nie mam na to nerwów, o. No ale, ale trzeba spróbować, no jednak nagrywam na filmik na YouTubie, no to trzeba się, trzeba poszpanować swoimi umiejętnościami, nie? Nie będziemy tutaj szli na łatwiznę. No i wracając do tej Skandynawii, no to Skandynawia wyszła tydzień po tym, jak jeszcze nagrywałem na YouTubie, jednak ja nie miałem tego DLC i chyba z tego co pamiętam, to... poczekajcie, bo muszę się troszkę skupić, więc przepraszam was. Kurczę, chyba mi nie wyjdzie, nie? profesjonaliści w parkowaniu naczep pewnie teraz patrzą na mnie z... patrzą na mnie ze zdziwieniem i z niesmakiem, no ale przepraszam jeszcze raz. No i tak, zobaczymy, czy mi się uda. Nie w tą stronę chyba jadę. Nie w tą stronę, teraz w tą stronę. Dobra. A powinno być chyba dobrze. Tylko teraz powinienem sobie ją wyprostować. Oj, tam w końcu się uda. No chyba nie będę tyle czasu tutaj. No, no prawie dobrze. Tylko jeszcze może sobie spróbuję wyprostować, co? No, dobrze będzie. Będzie dobrze i będzie 90. 90 będzie od razu expa. Doświadczenia. Bo exp to bardziej mi się kojarzy z Minecraftem. No nie wiem czemu. Tak zawsze się przyjęło, grając z Minecrafta. Ach, jeszcze nie. Dobra, 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 wystarczy. Sobie tutaj już zaciągnę ręczny, wyłączę sobie światła i zobaczmy, jak to wygląda. No nie jest za dobrze, bo tutaj mogłem troszkę do prawej strony, jeżeli patrząc z tej strony, a tutaj patrząc to do lewej, dojechać, no ale już nie będę tego poprawiał. Nie o to w tym chodzi. Jest prosto. Jest w miarę prosto. No. Dobrze, oddajemy ładunek. Zaraz sobie weźmiemy następny, gdzieś pewnie na Niemcy, może sobie pojedziemy. No i doskonale, oczywiście. Będzie pierwszy poziom? Powinien być pierwszy poziom. Tak, jest pierwszy poziom. I weźmiemy sobie może to. Nie będę szedł w długodystansowca, bo to zaraz będę miał dłuższe trasy, a może jednak na razie sobie weźmiemy ładunki o wyższej wartości. O, dobra. Dajemy szybkie zlecenie. I mamy z góry oczywiście tą Warszawę nieszczęsną. Do tego weźmiemy sobie może Wrocław. Nie ma pewnie nic na Niemcy. Nie ma nic na Niemcy. Mamy na Brno. Mamy na Brno, na Czechy. Mamy też na Łódź. Co by sobie tutaj teraz wziąć? Pojedziemy DAF-em do Brna? Czy innym DAF-em? Tak, to jest DAF. No. Czy to jest też DAF? Tak, to jest DAF. Czy DAF-em XF-105? Czy DAF-em XF-Superspace? No może pojedziemy do Krakowa autostradą A4. Ale to będziemy się wracać. Czy do Pragi może jechać? Iveco. Iveco, nie, może ja Iveco nie respektuję. Czy do Pragi jechać z manem? Dobra, pojedziemy sobie do Pragi, moi drodzy. Pojedziemy sobie do Pragi. Chociaż te Brno też mnie tutaj... Zbiornik czy fasola? Dobra, jedziemy do Brna. Trudno. Pojedziemy sobie do Brna. O, myślę, że tutaj z firmy Steinbrench, czy tak jakoś. Dobra, oczywiście muszę sobie poprawić fotel, czy nie. Trochę sobie odsunę jednak ten fotel. Ach, zapomniałem, że to się już nie klika. Tyle razy nie trzeba klikać.
Dobra, będzie dobrze. I jeżeli to będzie głośno słychać te. Jeżeli będzie głośno słychać te moje klikanie, to przepraszam. Dobrze. A więc tak wygląda klarowność logistyczna. Widać, że będziemy jechać z szosami. No cóż, trudno. Także jedziemy, moi drodzy, Wybrano cel jedziemy. podróży. I będę wam opowiadał dalej. Teraz tak, jak się stąd wyjeżdżało. Na górę trzeba było jechać, z tego co pamiętam. Tylko, że teraz, żebym dobrze to jechał. I czyli jedziemy ze zbiornikami 11 ton, jak dobrze pamiętam. No dobra, poczekajcie, jeszcze się zatrzymam. Pokażę wam, jak to wygląda. Tak to wygląda. Widzę, że bardzo tutaj wysunięta ta naczepa jest. No. Bardzo ładnie. Mamy zbiornik duży i mamy DAFA XF105. To był ten chyba XF105. Nie, to nie był XF105. Przepraszam. No i właśnie tutaj moja znajomość ciężarówkowa się w tym momencie wyszła na jaw, że Mateusz nie umie, że Marek nie zna, Marek i. O Jezu, jak głośno, poczekajcie, muszę sobie jeszcze przyciszyć. Że Mateusz nie zna dobrze marek ciężarówek. No, to akurat jest prawda. To jest Man XF Space, tak? Z tego co pamiętam, tak jak tam pisało. I jedziemy na górę. Nie wiem, nie wiem gdzie teraz, tu chyba. Nie lubię tego, nie lubię tego, bo to jest kamieniołom. I ja nie lubię kamieniołomów na podstawowej mapie. Tej brzydkiej starej mapie. Bo pamiętam jeszcze, jak zaczynałem grać w Eurotrucka, to miałem straszny problem z wyjazdem stąd. I mam złe wspomnienia, że tak powiem, z tymi kamieniołomami. Wszystkie, bo one wszystkie na tej starej mapie są takie same. Mamy poniedziałek 13 i dojedziemy sobie za 3 godziny 31 minut, czyli w pół do 5 widzę czasu gry. Włączę sobie światła na te dzienne, czy tam pozycyjne. Tak, ma prawo jazdy, a nie wie jakie to są światła. Super. No i jedziemy sobie, nie wiem co sobie tutaj zmienić. Może tutaj sobie wezmę wyświetlanie na. Dobra, niech będzie to. Zobaczymy tylko, czy będzie widać tempomat. Mam nową wiadomość, pewnie, że szukają z własnym sprzętem, tylko że ja nie mam teraz możliwości na własny sprzęt. I pożyczki też nie mam zamiaru brać. Właśnie mi się przypomniała historia z tymi pożyczkami tutaj w Eurotrucku. Bo pamiętam, jak zaczynałem grać w Eurotrucka dawno temu, to ja się bałem brać tych pożyczek. Ja się bałem brać ze względu na to, że ja myślałem, że one są prawdziwe. Nie wiem jakim cudem, naprawdę nie wiem jak gra, gdzie, która ma oznaczenie PEGI Przyczepij 3. się do skrętu w prawo. Może. Jejku, jak się rozpędziłem. Gra z oznaczeniem PEGI 3 i Skręć w prawo. pożyczki, że będą prawdziwe. Dobra, stop, zatrzymam się, bo tutaj jest ten. Stop. No i takie to było właśnie takie. Mój strach z no dzieciństwa można powiedzieć, no bo to już jednak kilka lat. Teraz mam 20 lat, prawie 21, no ale jednak te 6-7 lat temu, no to miałem 13, 14, 13, 14, 15, no. Jejku, się rozpędziłem. Dobra, wezmę sobie może tego tempomata. Mam tutaj do 70 był ustawionego, to sobie przyspieszę do 70. Do 69 był ustawiony, to sobie dam na równo 70. Żeby nie było, bo mnie to kuje w oczy, jak coś jest nierówno. A teraz będę miał 50. Dobra, zwolnimy do 50 sobie, bo widzę, że tam jest oczywiście remont. Remont, który. I trwa już prawie 9 lat, bo tyle ta gra ma, będzie miała w tym roku. To lepiej niż w realu. Remonty dróg. Tak, tutaj do 30 ograniczenie.
No i tak, moi drodzy. Fajnie mi się gra, fajnie mi się gada. No i jedziemy dalej. Zaświeciło się zielone. Kurczę, i teraz będę się wlókł przed tym tabunem tej ciężarówki. Przed tą ciężarówką teraz się będę wlókł. Ja nie lubię ogólnie jeździć, jeżeli jakaś ciężarówka jedzie przede mną, bo ona często zwalnia w nieprzewidywalnych momentach. I nieraz mi się zdarzyło, no, że niestety wjechałem. No. No i bardzo wkurzające to jest. Kurczę, cały dzisiejszy odcinek będzie na starych terenach, no. Niedobrze. A myślałem, że wjadę chociaż na te Niemcy, no tak. Tak liczyłem na to, że będę miał ten ładunek w tych Niemczech, a to nie wyszło. Musimy podziwiać stare, dobre, poczciwe tereny. No nie wiem, czy dobre. No ale tak jak mówię, na początku myślałem nad tym, żeby wgrać promoca, ale z drugiej strony zdałem sobie sprawę, no, że jednak ta Iberia wychodzi, a też bym chciał wam pokazać, nagrać ten filmik z Iberii. No dlatego zrezygnowałem z wgrania promoca. A innych modów też nie potrzebuję. Ojejku, no tak jak mówię, widzę, że mi się właśnie ręka machnęła. I oto był prawie zjazd do rowu. No a tak jak wracając, tak jak mówię, modów innych na razie nie potrzebuję. Chyba. Jeżeli jakieś mi wpadną oczywiście w oko, fajne mody, albo jakieś mi się jednak przydadzą, uznam, że mi się przydadzą. Tutaj widzę, mam pierwszeństwo. No to sobie wgram, no i wam powiem w następnej części, albo nie wiem, może jednak będzie z tego seria. Tylko że odcinki, jak już jednak się zdecyduję na tą serię, no to jednak te odcinki będą wychodzić nieregularnie. No nie będę tutaj ustalał jakiejś pory dnia i godziny dokładnej. Dobra, ustawię sobie na 75 może ten tempomat. Także tak jak mówię, może seria będzie, ale nie będzie ona regularna i o regularnych porach. Tak, jeżeli będę miał czas i chęć nagrać, to nagram. I oczywiście możliwość, bo powiem wam tak, mi się nagrywa najlepiej, jak jestem sam w domu. Nie zawsze tak jest, dlatego mi jest lepiej nagrać już wtedy timelapsa. Dlatego myślę, że może do timelapsów wrócę i będą one częściej, ale jeżeli chodzi o takie odcinki gadane, no to tak, to prawda, fajnie by było nagrywać takie odcinki gadane, fajnie by było się rozwinąć na tym YouTubie, no ale jednak, no, może nie w tym momencie, może w wakacje coś pomyślę nad tym, nad takim bardziej rozwinięciem tego kanału i nad większym tym nagrywaniem tych odcinków. Wiem, powtarzam się w wielu kwestiach, wiele słów powtarzam, no wybaczcie mi. Jak mówię dużo rzeczy naraz, to wtedy mi się, jak, no, wtedy mi się może powtarzać i może tak nie wiecie, że dużo rzeczy naraz, tylko że tak ciągle gadam. To też człowiek nie kontroluje. Dobra, ja się tutaj porozglądam. Widzę, że chyba nic nie jedzie. Tak, teraz się szlaban, widzę, zaczyna opuszczać. Ale zdążyłem. No nieźle. A ta gra zawsze zaskakuje w takich momentach. Szabany się zaczęło opuszczać. Nie, szabany się nie zaczęło opuszczać, tylko zaczęło mi dzwonić. No. I tak. Zaraz znowu dojedziemy. Nie wiem, może sobie wezmę jednak ten trzeci kurs. Tylko że nie wiem, czy będzie coś z Brna na Niemcy.
No wiem, no zależy mi na tych Niemczech. Mogłem wybrać też coś, jednak jechać do tej Warszawy i z Warszawy bym pojechał na Litwę albo na Łotwę, Prag. No ale nie no, trasę na Warszawę znamy wszyscy na pamięć raczej, większość. I tak, nie chciałem tej Warszawy jednak wybierać. Zwłaszcza, że ta droga do Warszawy w Eurotrucku nijak się ma z rzeczywistością teraz. No wtedy się miała może trochę. Ale powiem wam, że w ogóle mapa Polski nie jest moim zdaniem odwzorowana w żaden sposób tak, jak to było i w 2013 roku, i teraz. Bo z tego co pamiętam, w 2013 roku był już węzeł Stryków. Stryków? Tak, to był chyba węzeł Stryków w Łodzi na A2 i Jasne. na A1, a wy zmniejszę sobie ten pomysł do 50. No, a on nie został tutaj w grze jednak. Czyli już mogę. Dobra. Nie został tutaj w grze w ogóle dodany. I A1 nie jest w ogóle pociągnięta z Łodzi do Gdańska. Tylko kończy się ona tam gdzieś wysoko, tam gdzieś w okolicach Gdańska, za Gdańskiem, no i się zmienia w drogę krajową i numer jeden. Także, tak jak mówię, promoc jest spoko, fajna jest mapa promoc, jak wszyscy wiemy, no ale nie tym razem, w tym razem jej nie wgrałem i musimy jeździć na starych terenach. Troszkę sobie też przypomnę, jak to było, jak jeszcze wtedy nagrywałem, te 6 lat temu. A wtedy to ja nagrywałem cały czas na klawiaturze, tylko jeździłem. To ta kierownica na tej klawiaturze, jak się jeździ klawiaturą, to ona tak po prostu komicznie wygląda. Tak, Boże, kierownica. Dobrze powiedziałem, kierownica. Ta kierownica tak dziwnie lata, jak jeździsz na klawiaturze. Więc, tak jak mówię, już lepiej jeździć na tej myszce. Zawsze to jest bardziej realistycznie. No i nie miota tą ciężarówką na lewo i prawo. Kurczę, wydaje mi się, że ja tak powoli jadę. Nie wiem, czy jednak nie zwiększyć do 80, ale może jednak nie. Zostanę przy tej 70, przy tych 75 km na godzinę. Już 37 minut nagrywam. Wow, wiedziałem, że ten odcinek będzie długi, ale nie myślałem, że aż tak. To ciekawe, kiedy ja nagram tą drugą część w takim razie. Jak dzisiaj jest Wielki Czwartek, 1 kwietnia, to pewnie jutro może nagram, albo jeszcze dzisiaj, zaraz nagram. Nie wiem, no ale na pewno odcinek nie będzie wrzucony tego samego dnia. Pewnie go wrzucę w sobotę i w niedzielę. Tą pierwszą część w sobotę, a drugą w niedzielę, albo jeszcze się pomyśli. No, już widzę, dojeżdżam. Przygotuj się do skrętu O, w wziąć prawo. sobie ten trzeci ładunek. Może tak. Oddam ten i zobaczę, jakie mi dam propozycje. Skręć w prawo. Pokażę rynek przesyłek. No, rynek przesyłek, nie wiem. To raczej szybkie zlecenie. Jakie będą propozycje na szybkim zleceniu? Bo mi tutaj gra zaprezentuje. Ofertę, jaką mi tutaj gra zaprezentuje. Jesteśmy na miejscu. Dobra, czy Zaliczyć się. teraz tutaj też się bawić w TT, czy jednak oddać szybko? Dobra, tutaj jednak już pójdę na łatwiznę. No, przykro mi. Przepraszam, no. Ale szkoda mi tracić czasu na te parkowanie. Krzywo jest. Krzywo. Krzywo jest. Nie wybaczę sobie tego. Dobra, pojadę jeszcze do przodu i cofnę. Po prostu. Bardziej w tą stronę. I teraz tak bardziej prosto, żeby tą kierownicą. No, już mi widzę, ładunek zjeżdża. No, ale dobra.
Dobra, chyba jest w porządku. Wyłączymy sobie światła jeszcze, ręcznie zaciągnięty. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Jest w miarę zaparkowane. Chciałem powiedzieć zatankowane, ale na szczęście mi się to poprawiło automatycznie w głowie. No i dobra, przejechaliśmy 216 km. Dobra, pokaż ten rezultat. Dobra, jedziemy dalej. Zobaczymy sobie, jakie tam będą mieli dla mnie zlecenie. Z Brna, czy może z czegoś innego? Mamy z Brna do Pragi, czyli najgorzej. Nie chcę. Nie mam ochoty w ogóle na Brno i Pragę. Na Czechy. Chcę coś na Niemcy. Ale widzę, że w tym odcinku jednak nie będzie nic na Niemcy. A z Katowic na Warszawę mnie oczywiście prowadzi. Dobra. Pojedziemy sobie w takim razie do tej Warszawy, bo jak ja już tak marudzę o tej Warszawie, że nie chciałem. A jednak chcę, no i pojedziemy sobie Volvo FH Classic ze sleeperem. Dobrze, pojedziemy z tą koparką, zarobię sobie jeszcze te 20 tysięcy niecałe. Jedziemy. To niedaleko jest. No. Pewnie, aha, i pewnie będzie kamieniołom. A nie, jednak nie. Dobrze, całe szczęście. Ty, ten tartak. Okej. Okay. Mamy koparkę, proszę bardzo. Bardzo ładna. No dobra, jedziemy. A to jest jakiś większy ładunek? Nie, 8 ton. Bo tak mi się skojarzyło z tą naczepą, bo ona wygląda jak z tych zestawów takich Do roboty. ze Special Transport i tych dużych gabarytowo. Dobra, chyba tutaj nie przyjadę, więc ja już sobie zakręcę. Jak się te DLC nie nazywało? Kurczę, nie pamiętam. Zresztą nieważne. Dobra, jeszcze sobie włączę światła. Będzie 20:31, jak dojedziemy. Oto będziemy świadkami zachodu słońca. A bardzo mi się teraz podoba zachód słońca Skręć w lewo. z tą nową, tą, na tym nowym oświetleniu. Kurczę, jedzie auto. Jadą auta, bo się zielone pewnie zaświeciło. Tam. Ach, jeszcze tutaj coś jedzie, no. No jasne. Jak na złość. Teraz musi się ten trafik generować, prawda? No. Pojadę sobie za tym. Jeszcze mnie na centrum prowadzi. Świetnie. Ciekawe, czy jak się zbliżę do tej ciężarówki, to będę miał lagi. Powiem wam, że tak jest teraz z tą wersją. Ale na całe szczęście nie ma tak. Bo jak chyba to jak jadę ten w nocy, to jak podjeżdżam do tej i do jakiejś innej ciężarówki, to mi strasznie spowalnia grę, klatkuje mi. Nie wiem, myślę, że to jest po prostu błąd oświetlenia, bo nie wiem, czy moja karta graficzna jest aż tak słaba, jeżeli chodzi o tą Przygotuj grę. się do skrętu w prawo. Czy ten mój GTX 1660 jest aż tak słaby? Chociaż powiem wam, że jak pierwszy raz pamiętam, odpaliłem tą grę jeszcze na Open Becie 1.40, no to miałem pewne obawy co do tego, czy nie będę miał spadku wydajności. No ale jednak się myliłem i dobrze, bo bym się załamał chyba. Zwłaszcza, że niektórzy deklarowali, że Skręć w prawo. mają problemy z grą od wersji 1.40. Ale ja teraz nie widzę żadnych problemów i jest wszystko w porządku. Ja sobie zrobiłem większy zamach zakrętowy, żeby nie uderzyć w barierkę tą Przygotuj się do naczepą, tą skrętu w lewo. koparką. Tutaj mój garaż oczywiście brzydki, bo Skręć w jeszcze lewo. nie rozwinięty. I teraz sobie skręcamy. Katowice. Katowice Przygotuj się do też w skrętu w ogóle prawo. nie wyglądają tak, jak w rzeczywistości wyglądają. No ja w sumie co się dziwić, ja nie wiem, Skręć jak w prawo. pomieścić na skali 1 do 19 całą aglomerację śląską. Jeszcze nie dość, że Katowice, to jeszcze inne miasta, no więc troszkę się też SCS-owi nie dziwię. I tak samo nie dziwię się Promocowi, czemu nie przebudowali jeszcze Śląska i Katowic, tak, no. To też się nie dziwię.
Sobie może usiadę na lewy. Zaraz będę skręcał. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Ale jestem ciekaw właśnie, no... Myślę, że w końcu kiedyś się doczekamy. Jak SCS w końcu odświeży tą... też tą te tereny tutaj Polski Going East. Chyba jest pusto. Tak mi się wydaje, bo ja tam nic nie widzę. O Jezus, muszę skręcać. A nie skręcam. Dobra, już jeźdź na ten prawy. Ja sobie chyba ustawię tempomat na 80. No i jedziemy sobie spokojnie. No i tak, jest już 17.06, zaraz będzie słońce zachodzić. I tak jak już mówiłem, zachód słońca wygląda przepięknie na tym nowym oświetleniu. Chociaż teraz widzę, że są chmury na niebie. A chmury na niebie teraz ładnie nam słoneczko zakrywają. Nie tak jak było w poprzednich wersjach, że były chmury, a słońce cały czas świeciło. No, teraz to tam widać, że troszkę to słońce jednak świeci ciemniej, tak? I nie, Boże, że słońce świeci ciemniej, co ja to pokazam. Że jest ciemniej, tak, niż niż normalnie, jak słońce jest, świeci poza chmurami. Boże, co ja to teraz gadam. Moje tutaj filozoficzne gadanie. Naukowe bardziej, a nie filozoficzne. Ja tam nie umiem w ogóle filozoficznie gadać. Zwłaszcza, że ja filozofii nie umiem. Nie lubię i nie umiem. No. Gnamy na Warszawę. 80. 80 na godzinę. No i tak, już po tej trasie sobie na pewno zakończymy odcinek. A w następnej części sobie pojedziemy już, myślę, na ładniejsze tereny mapy. Zależało mi, żeby już w tym odcinku jechać, no ale niestety się nie udało nam się. Więc może w następnym odcinku, może na pewno musi się już udać jechać na tereny ładniejsze. Może pojedziemy sobie z Warszawy na Litwę, albo będzie zlecenie z Wrocławia do Niemiec. Zobaczymy. A może coś będzie z Warszawy na Skandynawię. To też. Skandynawią się jeszcze na żywo nie zachwycałem. Chociaż to już tyle lat ta DLC też ma. A tak jak mówię, potem troszkę zacząłem żałować, że zrezygnowałem z tego nagrywania. No ale pochłonęła mnie inna gra. Troszkę mi teraz się głupio przyznawać do tego, ale porzuciłem nagrywanie Eurotrucka dla Simsów. No, z Simsami mi jeszcze lepiej poszło. Jednak z Simsami mi lepiej poszło niż z Eurotruckiem. Ale teraz to w ogóle już mnie nic do Simsów nie ciągnie. Jednak powiem wam, że wiek też robi swoje. Bo ogólnie to moje tutaj zamiłowania growe to bardziej przemawiają do symulatorów wszelakiej maści. No może nie wszelakiej. Ale tak jak mówię, Simsy zastąpiłem sobie House Flipperem na przykład. Myślę, że jeżeli też się tutaj rozwinę na tym kanale, też bym chciał nagrać coś z House Flippera na przykład. No jednak wiele gier. Chciałbym się tutaj podzielić z wami tą moją rozgrywką, tą moją pasją do tych gier. Euro Truck, House Flipper, Cities Skylines. To są właśnie moje klimaty growe. Tak samo, co tam jeszcze mam? No, symulatory głównie, tak jak już wam powiedziałem wcześniej. A, jeszcze mam American Trucka. Właśnie, z ATS-a, z głosem też bym coś mógł nagrać. Ale to może się pomyśli jeszcze o innym specjalu. Na Boże Narodzenie na przykład. Ojejku, jeszcze ile do Bożego Narodzenia zostało. Ale nie, też bym chciał coś nagrać z ATS-a. Myślę, że też to się uda. Zwłaszcza, że z ATS-a nagrywam timelapsy. Może jak wyjdzie DLC Wyoming. Ciekawe, czy wyjdzie. Powiem wam, Wyoming liczę na to, że wyjdzie w tym roku. Ale czy Texas wyjdzie?
Teksas to jednak jest duży stan. To nie wiem, czy SCS się wyrobi. Tak samo DLC, najnowsze zapowiedziane DLC do Eurotracka tym razem. Jak wiemy, Hell Thrasha. No powiem wam, że troszkę... Teraz się trochę podzielę z wami tą refleksją na temat tego DLC, które ogłosili tym Hell Thrasha. No trochę jednak zawiodłem się, bo bardziej liczyłem na to, że pójdą w tą stronę Bałkan. Cały czas czekam z niecierpliwością na te Bałkany, aż SCS tam poszerzy. No ale... Nie mogę się doczekać, no. Tak samo jak myślałem, że w Italii w 2017 roku pojawi się w 2018, jeśli się pojawią Bałkany, no to jednak się pojawiła. Pojawiły się kraje bałtyckie. O, deszcz pada. Nice. Jeszcze nie widziałem deszczu na tym oświetleniu. No to tak samo się tą Hell Thrasha. No myślałem, że jednak SCS mówiąc, że rozszerzy Rosję po wydaniu DLC tylko Beyond the Baltic Sea, że rozszerzy tą Rosję, no to myślałem, że jednak... A ja mam brak włączonych świateł, mam włączone światła. Że jednak tą Rosję to rozszerzą w późniejszym etapie, jak już... bardziej tą podstawową część Europy. Tą tutaj nam bliższą część Europy rozwiną, no. Dlatego to, że jednak nie ma tych Bałkan, no to... do dnia dzisiejszego... no to troszkę przykre, to prawda. Kurczę, chcę wyprzedzić te Trameri przede mną, a tutaj ciągle coś jedzie. No ale cóż, myślę, że prędzej czy później się doczekamy Bałkan. Może po Heart of Russia, po Rosji się doczekamy. No. W końcu. Tak samo Grecja. Tak samo... co tam jeszcze zostało? Północna część Skandynawii. No północna część Skandynawii akurat pamiętam, że mówili, że dodadzą jako darmowa aktualizacja do DLC Skandynawia ogólnie, tak, no. No ale Heart of Russia, czyli rozszerzenia Rosji, no nie spodziewałem się w tym momencie. No ale cóż, nie będę się już narzekał, ponieważ to też są fajne klimaty, będą fajne klimaty i tereny, tak? Zwłaszcza widząc po terenach Beyond the Baltic Sea. Chociaż bardziej mi się podobają tereny Road to the Black Sea, niż te, czyli morze, droga do Morza Czarnego mi się bardziej podoba DLC niż Beyond the Baltic Sea. Ale oczywiście nie mówię, że tamtędy się nie da jeździć. Oczywiście, że tam się da jeździć i jak najbardziej jeżdżę w tamte tereny. Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia, no i ten kawałek Rosji. A co pokaże nam DLC Iberia? To też już się nie mogę doczekać. Bo myślę, że będą też bardzo ciekawe klimaty tutaj. Takie... jak to powiedzieć, no... tropikalne? No i tak. Do Warszawy nam już zostało tylko 60 km. Wzięło się nam, rozpadało, chociaż w sumie to ja pierwszy raz widzę ten deszcz w tej grze. Może nie w tej grze, tylko na tym oświetleniu i tą mgłę. Czy ja mam te światła odpalone? Bo ja nie widzę ikonki. A tutaj już nie ma tego, tej połaci światła, co była jeszcze w 1.39. A tutaj jest fotoradar i ograniczenie do 50, a ja już jadę 40. Czemu oni tak wolno jadą, to ja nie wiem. Ale widzę, że się już przejaśnia. Także świetnie popadało.
Kurczę, no nie widzę tej ikony, nie widzę, czy ja mam zapalone te światła, czy nie, no ale chyba tak. No musiałem sobie jeszcze raz poraciskać. Dobra, wycieraczki wyłącza, bo się strasznie szybko już rozpogodziło. Trzymaj się lewej strony. Mogę zjechać. Jedź dalej prosto. Mogę zjechać. Jedź prosto. Dziękuję. No może nie dziękuję tamtemu samochodowi z przodu, ale dziękuję, że ten z tyłu mnie puścił. Dobra. Do 40 tutaj zwalniamy. Och tak, powiem wam, że w życiu to ja tą drogą tutaj, no i w realu, i w tej grze, to przejechałem już wiele razy i... Ale teraz mówiąc o grze, no to... Brzydzi się już. Ale tak jak mówię, mamy promocja, mamy mody mapowe, także... One ratują całą sytuację ze starymi terenami. Tak. A promocja, jak gram na promocie, to możecie sobie zobaczyć na timelapsach. Bo tam głównie jeszcze tylko. Tam tylko jeszcze na promocji, jeżeli chodzi o timelapsy i Eurotracka. Timelapsy z Iberii pojawią się na pewno. Tak jak mówię, liczę na to, że DLC wyjdzie już, że to jest już tylko kwestia czasu, tygodnia, dwóch, jeżeli chodzi o premierę. Także, o Jezu, te pojawiające się w oddali z nagle budynki, to jest... Zjeżdżam na lewy pas. Tak, odkryto miasto Warszawa. Jak ja tego dawno nie widziałem. Tego komunikatu, że odkryto miasto Warszawa. Ja. Aha. I mi spadły FPS-y do 30. Ciekawe. Bardzo ciekawe, powiem wam. Bardzo ciekawe. Co jest takiego grane? Czy ja zdążę skręcić, czy zaraz się zmieni to światło cholerne? No dobra, całe szczęście zdążyłem. Jeszcze żeby w barierkę tutaj nie uderzyć. I pojadę sobie lewym pasem, bo widzę, że zaraz będę skręcał w lewo i tak. Także już zostanę. No i dobra. Przejechałem... O Boże, prawie godzina, prawie godzinny odcinek. No cóż... Dawno nie nagrywałem tyle czasu. Ciekawe, czy ktoś to obejrzy w ogóle do końca. Pewnie nie, ale... Może kiedyś obejrzę. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Także mamy starą, poczciwą Warszawę z Goinkista. I mamy czerwone światło. O Boże, żebyś nie przejechał na tym czerwonym. Sobie tutaj wyjdę z tego, z tej ciężarówki. Tak. Ale ładnie wygląda. Ładnie wygląda oświetlenie. Tam jest zachód słońca. Za chmurami. Przebijające się słońce. Zachodzące. Także bardzo ładnie to wygląda. Tutaj oczywiście propsy. W kierunku propsy i szacun w kierunku SCS Software. Oby tak dalej. Oby odświeżenie Europy było jak najszybciej. Europa została odświeżona. Dobra, wezmę sobie już te łatwe parkowanie. Też sobie pojadę tam do końca i sobie spokojnie, prosto zawrócę. Okej.
Powinno być git. Jeszcze tylko dojadę. O. Dobra. Jest dobrze. Wyłączamy silnik, zaciągamy ręczny hamulec, wyłączamy światła. No i oddajemy tą ciężarówkę i ładunek. No, w firmie Stokes, bo Stokes, nie wiem jak to tam się czyta. Mamy doskonale. Pięknie, będzie drugi poziom. Super, dobra, to sobie weźmiemy tego długodystansowca już. Pewnie trzeba było sobie go wziąć już na początku, to byśmy mieli jakieś zlecenie do Niemiec. Dobra, mamy przejechane taki skraweczek mapy going east. No i co, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to bardzo się cieszę i podziwiam. Zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w drugiej części filmu. Także... Cześć.